jeszcze może powiem dwa słowa wszystkim rodzicom. Myślę, że tutaj też jest kilka osób związanych, że oczywiście my nie chcemy konkurować ze Stowarzyszeniem Piłkarskim. Będziemy robili swój własny nabór, który myślę, że gdy nie będzie on pod jednym datem, będzie on uczciwszy i skuteczniejszy, gdyż w tej chwili spotyka się to z oporem materii, z pewnym wpływaniem według naszych obserwacji na rodziców, by oni nie zapisywali swoich dzieci do klubu Zawisza Bydgoszcz. I chciałem powiedzieć, że jest mi przykro. Ja czekałem przez prawie 6 miesięcy na to, by ktokolwiek się zgłosił, mimo notorycznych ciągłych obrażań i różnych artykułów, i różnych transparentów i kolejnych wyzwisk. Czekałem na to, że być może ktoś pójdzie po rozum do głowy i że nie będzie to aż tak bardzo powiązane stowarzyszenie z kibolami, że z tymi, którymi mówię, z tymi złymi. No niestety, no wczoraj widzieliśmy też na Wyspie Młyńskiej, że jednak znajdzie się zawsze tych 14-16, którzy może potrafią jeszcze tylko wyzwać i zrobić sukcesu coś złego. Natomiast w tej chwili my jesteśmy doprowadzeni do stanu, gdy po prostu boimy się chodzić po obiekcie, bo były napaście słowne i na pracownicę klubu, już nie mówiąc o mężczyznach i na trenerów, że to jest bez sensu. No generalnie my nie mamy siły tutaj pracować. No nie chciałbym przenosić klubu gdzie indziej, no bo a za bardzo w Bydgoszczy na to nie ma w tej chwili warunków, żeby je przenieść gdzie indziej. No a w tej chwili sprawy zaszły tak daleko i jesteśmy w ten sposób poniżani bez przerwy, że nie da rady tego pracować dłużej. No, nie chcę mówić dokładnie daty, bo mogę być zaraz złapany tutaj, że coś opowiadam. Kilka dni temu doszło do kolejnego ataku na trenera naszego i uważam, że to jest bez sensu korzystanie ze wspólnych szatni, ze wspólnych obiektów, jeżeli się po prostu dwie strony nie są w stanie dogadać, a tak naprawdę to ja zostałem po raz pierwszy poobrażany w sposób skrajny i uważam, że powinien to ktoś przyjść do mnie, a nie jeszcze chodzić i wyciągać rękę i przepraszać. I dlatego jeszcze raz mówię, sukces naszego klubu i to, że za tym idzie sukces młodzieży, która się zgłasza, dzieci, wyjątkowa ilość, jest tylko i wyłącznie zasługą sukcesu właśnie pierwszej drużyny. O tym pamiętajmy. I przypisywanie sobie tego przez kogoś innego jest takim trochę, nazwę to delikatnie, cwaniactwem. Natomiast wierzcie mi, że ja mogę zapewnić to, że każdy z moich trenerów, których ja zatrudnię pod pełną kontrolą i ekstraklasy, która wymaga odpowiedniej ilości drużyn, bo ja też mam teraz problem, gdyż ekstraklasa wymaga odpowiedniej ilości drużyn, które ja muszę mieć, by grać w ekstraklasie. Ja ich w tej chwili nie mam, bo posiadają je jakby inna firma w firmie. I teraz oczywiście można to zrobić, połączyć, można działać wspólnie, ale widocznie się nie da. Skoro się nie dało przez 6 miesięcy wojny i ta wojna trwa dalej i narasta bez przerwy, no to jest w ogóle dla mnie już w tej chwili dramat, no ale jest to dramat naszego klubu, no jednego, jedynego w tej chwili w Polsce, gdzie jest taki dramat. No ale trudno, być może trafiłem na opór materii, który tu istniał przez lat 20 albo i więcej i być może była to struktura tak silna, spójna, że nie chciała iść na jakiekolwiek reformy, na jakiekolwiek zmiany i na jakiekolwiek w ogóle próby nawet polepszenia ich pracy, bo moim celem nie było to. Moim celem jest mieć w klubie wychowanków, a nie wydawać na dużo droższych zawodników ściąganych. I musiałbym być wyjątkowym, naprawdę, no nie wiem, no antyfinansistą, żeby nie liczyć na to, że z moich chłopaków wychowanych w klubie u nas nie było na rybku do pierwszej drużyny, do ekstraklasy. I tutaj zarzucanie czegokolwiek, że działamy antybydgosko, czy anty tutaj na młodzież, jest dla mnie rzeczą chorą i wyjątkowo taką złą, o złych zamiarach, gdyż naprawdę sprawdzamy co chwilę, bierzemy chłopaków, naszych wychowanków, staramy się, by oni weszli do pierwszego zespołu. Już mają w tej chwili po lat 18, ten powiedzmy na rybek, z którego jesteśmy w stanie coś zrobić, ten słynny rocznik 96, który zdobył wicemistrzostwo Polski. Proszę pamiętać jedną rzecz, że rocznik 96 zdobył wicemistrzostwo Polski
po 2 latach mojego tutaj zarządzania. To nie jest tak, że ja przyszedłem do wicemistrza Polski, jak to jest przedstawiane, i zepsułem wszystko, co było. Nie, jak ja to przyszedłem, to tu nie było żadnego sukcesu od chyba, nie wiem, 20 lat, 30 lat w sporcie młodzieżowym. Także chciałbym to powiedzieć, że moja skromna osoba i w ogóle naszego tutaj klubu też się w jakiś sposób do tego tytułu wicemistrza Polski młodzieży musiało się w jakikolwiek sposób przyczynić, co jest w ogóle zapomniane o tym i przedstawiane w fałszywym świetle. Ale to już nie będę mówił, bo ja mam na to wiedzę najlepszą, kto miał jaki udział procentowy w tym, że osiągnęliśmy to, co osiągnęliśmy. I ja znam prawdę i ją już zostawię tutaj sobie, żeby nikomu tutaj nie mówić tutaj w obecności ludzi prasy i radia, telewizji. Kończąc temat, ja zapewniam wszystkich rodziców, że przynajmniej takiej samej jakości szkolenie jest w WKS-ie, czyli w klubie piłkarskim Zawisza Bydgoszcz, tym prawdziwym, że czekałem pół roku na jakikolwiek telefon, nawet nie mówię o przyjściu, aby załatwić sprawę ze Stowarzyszeniem Piłkarskim, które nie zrobiło kompletnie nic w tym kierunku. To jest niestety prawda i tutaj mogę stanąć z każdym, jeżeli mi ktoś powie, że przedstawiciel stowarzyszenia przyszedł i rozmawiał ze mną na ten temat. I jest to przykra sprawa, ja bym nie chciał z kimś konkurować, wydzierać komuś dzieci w ramach tych samego jakby klubu, bo wszyscy jesteśmy jednym klubem i chciałbym, żeby jednak Zawisza służył wszystkim w Bydgoszczy, a nie teraz dzielił na zasadzie takiej, że część dzieci będzie chodziła tutaj, a część dzieci będzie chodziła tutaj. To jest dla mnie z punktu chore, ale uważam, że no musimy to zrobić, gdyż no jest to naprawdę struktura chora z samego punktu i takich struktur nie ma nigdzie w Europie. I czy to się komuś podoba, czy nie, czy wchodzę w czyjś biznes, to niestety, patrząc na to uczciwie, Stowarzyszenie Piłkarskie jest dzisiaj prywatnym biznesem, prywatnych osób, które czerpią zyski ze składek, które są wpłacane, i które to osoby tak naprawdę z nikim się za to ani nie rozliczają, ani nie podlegają jakiejkolwiek jurysdykcji, na przykład miasta, z którego obiektów korzystają darmowo, niestety tak jest, czy również nie płacą jakichkolwiek rachunków za siebie. Tak to wygląda i zarzucanie tylko klubowi i mówienie, że my działamy w duecie z prezydentem, bo prezydent daje mi coś za darmo, a prezydent ze mną współpracuje, tak samo za darmo daje wszystkim sekcjom. Miasto ponosi ponad 6 milionów kosztów utrzymania tego tu obiektu, na którym jesteśmy i z tego obiektu wszyscy korzystają. Tylko każda sekcja, czy to jest wioślarstwo, czy to jest podnoszenie ciężarów, każda z tych sekcji jest jakby sekcją autonomiczną jednofirmową. Jest to jedna firma, czy to jest spółka, czy to jest która działa w tym. Tylko w piłce nożnej jest to trochę postawione na głowie. Ja byłem oczywiście gotowy przyjąć z kimś rozmowy, zrobić wspólne szkolenie, żebym ja też był odpowiedzialny za to. Myślę, że jako człowiek, który coś osiągnął tutaj, myślę, że bardzo dużo, no bo największy wynik w 68-letniej historii tego klubu i zrobiłem to sam, na pewno bez jakiejkolwiek pomocy niestety innych struktur tutaj piłki nożnej w tym klubie. I sam jako osoba prywatna doprowadziłem bodajże 17 zawodników do pierwszej reprezentacji Polski, co myślę jest na pewno rekordem świata, bo nikt nie było nigdy nikogo, komu by się to udało. Myślę, że nawet nie tylko w Polsce, więc pokazałem chyba każdym transferem i każdym ruchem, że na piłce muszę się trochę znać. I wbrew temu, co mogą sobie pisać i mówić tutaj inni ludzie, pokazałem na pewno, że nie tylko pieniądz, ale przede wszystkim wiedza decyduje o tym, jak silny klub my zbudujemy. Ja obiecuję, że ja ten klub będę budował jeszcze silniejszy, ale ja nie mogę być niszczony pod własnym dachem. To jest niestety chore. A obrażanie ludzi, które się tylko z tym wiąże, którego ja już nie jestem w stanie dłużej wytrzymywać, ponieważ jest to wyjątkowo pójście po najtańszej linii i po wyjątkowo złej linii ludzkiej, powoduje to, że powiedziałem koniec, basta, bo uważam, że nie zasłużył się na to żaden pracownik tego klubu, gdzie my ten klub prowadzimy w 7 osób i nie dlatego, żeby był to klub prywatny, tylko dlatego, żeby każda złotówka była w tym klubie 10 razy liczona. I chcę Państwu powiedzieć, że dysponuje prezydent
opracowaniem Ernst & Younga, za które Ekstraklasy S.A. zapłaciła kilkaset tysięcy złotych, które mogę Państwu dać do dyspozycji, mam w biurze, gdzie jest wycena za ubiegły sezon zdobycia jednego punktu przez klub. Bo mówimy tu o jakichś wielomilionowych przelewach, innych, że chce z kompletnie bzdurą, bo nie mamy ani sponsorów, ani nie mamy największej pomocy miasta, która jest w tej chwili rzędu 2 800 000, bodajże 20 tysięcy rocznie. A w innych miastach, wierzcie mi, że ona sięga poprzez różne spółki do kilkunastu milionów. I my musimy z tymi klubami walczyć. Także to jest na marginesie. Ale powiem jedną rzecz. Zawisza Bydgoszcz, koszt zdobycia punktu przez nas za ubiegły sezon wynosił 97 tysięcy. To jest po badaniu biegłego i kilkunastu osób z kontroli. Drugi chyba najtańszy klub miał około 500 tysięcy. Legia miała powyżej 1 miliona. To pokazuje, że potrafiliśmy 10 razy taniej walczyć z najlepszymi, mimo bardzo obraźliwych i różnych artykułów, które się pojawiały ze strony tutaj, powiedzmy, naszych tutaj braci z SP. Także reasumując, naprawdę pokazaliśmy, że można tanim kosztem, można pięknie zbudować coś fajnego i nie tylko pieniądz się liczy, aczkolwiek piłki nożnej wielkiej bez pieniędzy też się nie da rady zbudować. Ale też wielkie pieniądze można w piłce zmarnować. I tutaj ja jestem od tego, by żadna złotówka marnowana w tym klubie nie była i nie jest. Być może to niektórym osobom nie odpowiada. Pragnę tylko zaznaczyć na koniec, myślę, że pan prezydent to powie, bo był już wtedy prezydentem, że pomoc miasta strukturą właśnie tutaj istniejącym dzisiaj w SP, bo to są ludzie często ci sami albo powiązani, była dużo większa na poziomie trzeciej ligi, czyli drugiej ligi, trzeciego poziomu rozgrywek, jak jest dzisiaj w Ekstraklasie. I tak naprawdę wygrywają na tym bydgoszczanie, bo mają nieporównywalnie w tej chwili inny rozgłos w Polsce, bo wygrywamy z Krakowem, Wrocławiem, Warszawą, a wtedy graliśmy naprawdę no, z Jarocinami i innymi miejscowościami, o których no, też jest fajnie, ja nie mam nic przeciwko, ale za te same pieniądze albo mniejsze, a pamiętajcie, że rozpoznawalność miasta stwierdzona dzisiaj w Europie 84% to jest klub piłkarski. I ja tą rozpoznawalność Bydgoszczy w tej chwili dałem i to nie jest zarzut też taki, że który tutaj również padał ze strony stowarzyszenia, że ja nie daję pieniędzy, nie to. To tylko dzięki, tylko i wyłącznie dzięki mojej pracy, to muszę powiedzieć wam dzisiaj otwarcie, mamy dzisiaj pieniądze z Kanał Plus, bo te pieniądze są tylko za wywalczony awans do Ekstraklasy i nie można teraz powiedzieć, że ktoś se te pieniądze nagle, kto je przyniósł? SP przyniosło te pieniądze do klubu? Nie, wybaczcie, ale nie. I niestety te pieniądze do klubu przyniosłem ja. I czy ja je przyniósł w torbie, w formie swoich prywatnych pieniędzy, czy w formie wywalczonej, uważam, naprawdę w pięknym stylu na boisku, dzięki mojej wiedzy i również moim pieniądzom wsadzanym przez dwa lata w pierwszej lidze, to powinien być przede wszystkim szacunek do tego, że te pieniądze do tego klubu przyprowadziłem. I teraz jest moją sprawą i moim tematem jest jedna rzecz. Jak te pieniądze rozdzielać, ile będę musiał na koniec sezonu dołożyć ze swoich prywatnych pieniędzy, bo na pewno będę musiał, żeby zamknąć budżet i żeby ten klub funkcjonował. I powiem Państwu,